Hej, osudzie. Wracamy do Wiedźmina. Gramy sobie na spokojnie i czas pozadawać parę pytań. To co chodziło z tą Samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I zmurałem. Tak, jaki? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś od jen? Jak jej zaufam. Ty byś za nią w ogień skoczył. A ona tą pogrywa. Jak zawsze. Znaleźli się eksperci od miłości, cholera. Żaden z was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Dobra, daj przystojniakowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz, już robi tę swoją obrażoną minę. Masz, Geralt, napij się. Życzymy tobie i Yennefer wszelkiej pomyślności. Gdyby to były jeszcze szczere życzenia. Nie ma to jak spotkanie z przyjaciółmi po latach. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym Wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panny. Czy jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziemy. Młodzieńcy, bycie Wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek. Nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Ech, poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. Coś śmiesznego. Aj, aj, aj. Mam złe przeczucia. Ej. Zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił, pije do mnie. Brzmi dobrze. Nigdy czy nigdy? Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. Oj, ja nie wiem. Ale wydaje mi się, że nie. No proszę. Eskel, Eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Wydaje mi się, że tak. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Uciekałem od kochanki przez okno. Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te,
Prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza Grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą, tą? Jak się uśmiecha. Wątpię, że Labert miał do niego żal. Nie wiem, może nie znam jakiejś historii, ale nie wydaje mi się, żeby Geralt coś mu zrobił. Przynajmniej specjalnie. Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufon. Ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Cholera. Potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Esker? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był Jakobem? Za mną w sukurs! Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożygał. O Jezu! Pijaku! Wyłaź! O mój Boże! Eskel! Hop, hop! Kici, kici, taś, taś. Mogę pobiec? Nie mogę pobiec. Eskel, pijaku! Wyłaź! Coś mam wrażenie, że będą się lać z jakimś potworem. Eskel! Hop, hop! Ej! Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Dyszenie rannej wiwerny. Przecież on chrapie. Eskel! Marko! Polo! Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Eskel! Hop, hop! O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pomódka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. No i spokój się pożyga. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś. Jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wierz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Nie wydaje mi się, że to dobry pomysł. Lambert, ty już może nie pij. Hej, wiem, że jesteś zazdrosny, bo sam na to nie wpadłem. Ale nie to nie powód, żeby nam psuć zabawę. Dobra, nie mam do ciebie siły. Pewnie, że nie masz siły. Jednym palcem bym cię położył. Hej, uspokój się. Chcesz się bić? Co? Chcesz się bić? Pyta. Dobranoc. Się bujają jeden na drugiego.
Jezu, co za sen. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Spierzę się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się Umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważać eliksiry. Ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym. I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Okej. Jak wymierzyłaś proporcje, skoro nie wiesz, kto tkwi w ciele Umy? Dokonałam skomplikowanych wyliczeń. Ekstrapolowałam dane i na podstawie symulacji... Czyli strzelałaś. Mhm. Okej. Chciałem, kurwa, uważać. Wywar straw. Okej. Zapiszmy. Najbrzydszy człowiek świata. Takie piękne imię. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Vesemir. Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żył i wstaw kaniulę. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie.
podaj następny eliksir. Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba, ale nie mamy innej metody. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Zbudowaliby nowy. Geralt, następny eliksir. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny, jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Nie obraź się, ale wolę, żeby to zrobił Geralt. Rozumiem. Też bym wolał, żeby to był Geralt. To nie jest moment, żeby się śmiać. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Hej, Yen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Mogę cię uszczypnąć. Może później. Teraz mów do mnie. Opowiedz mi coś. Nie wydaje mi się, że rozmowa o Ciri była teraz dobra. Znaczy, jest podejrzenie, że Uma to Ciri, tak? Wątpię, że to była Ciri, ale jest podejrzenie, że to Ciri. I nie sądzę, żeby mówienie o niej, mówienie o dobrych chwilach, o ile są to dobre wspomnienia, że w tym momencie o nim mówić. Więc pogadajmy o Jaskrze. Opowiadałem ci, jak Jaskier kupił mi miecz? To było w Kerak, tak? Tuż po tym, jak... Mieliśmy przerwę. Moje miecze gdzieś przepadły. Mniejsza o to, jak to się stało. Jaskier koniecznie chciał, żebym miał broń, więc uznał, że sam mi ją kupi. Przyszedł cały w skowronkach. Najprawdziwsza wiroledańska stal. Tak tanio, że to prawie rozbój. No i oczywiście przy pierwszej paradzie Klinga poszła w drobny mak. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium.
nawik Sybiry. Kaniatat. Nevit. Sivir. Koal. Arriva. Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho! Słuchaj. Koal, koal, kaniatat. Nevit Sivir, koal, koal, kaniatat. Nevit, arriva, Endir. Geralt, otwórz filakterium. Kaniatat. Taro na nede! To jest chyba ten elf. Avalach. Znasz go? Elf, NL, jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta wyspa mgieł. Ale nie jest tam bezpieczna. Dziki Gon. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj, no wiedząc. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arvein Ciren. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji, źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... rozumiecie. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Co sugerujesz? Ciri nie może uciekać w nieskończoność. W końcu powinie jej się noga, a drugiej szansy nie dostanie. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście, poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię.
A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest para osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. Same. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas Jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. Okej. O, Maxo. No dobrze. Porozmawiamy sobie jeszcze z nimi. Ja chcę z nimi jeszcze porozmawiać. Najbrzydszy człowiek na świecie. Pokaż mi te zadania. Trzeba to będzie porobić. No, oczywiście, najpierw z nimi porozmawiamy. Potem ja będę chciała poczyścić tutaj trochę. A potem ruszymy pozbierać przyjaciół i na wyspę mgieł w tej kolejności. Więc na razie to było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Jesteśmy coraz bliżej końca, więc jestem podekscytowana, ale tak to chwilę zajmie. Jakieś minimum 50 odcinków, więc i tak jesteśmy bliżej niż dalej. Więc na razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.